Więc on nie radził sobie z odrzuceniem, szczególnie przez kobiety. Powiedziała, że przytrzymywał ją siłą, że podniósł ją za włosy i przystawił pistolet do głowy. W roku 1968 zabił po raz pierwszy, ale uniknął kary śmierci jedynie po to, by gwałcić i zabijać ponownie. Gdyby to ode mnie zależało, własnoręcznie bym go powiesił. Lata spędzone w więzieniu nie zresocjalizowały człowieka, który nie okazywał swoim ofiarom litości. Wiedziała, że umrze i że nie ma na to żadnego wpływu. Mordercza działalność Lee Robinsona trwała 4 dekady. Dostał dożywocie, ale wyszedł na wolność wcześniej, by ponownie zabijać. Zło z bliska. Uwolniony, by zabić. Zaniedbana buda w Pearsdale na obrzeżach Melbourne była domem mordercy i gwałciciela, który po wyjściu z więzienia pozował przed telewizyjnymi kamerami na odmienionego człowieka. To były inne czasy. Miałem 20 lat, ale mentalnie byłem 10-latkiem. Teraz mam 40 i dojrzałem. W końcu Lee Robinson zaczął ukrywać prawdę, a jego sąsiedzi nie mieli pojęcia, jak bardzo jest niebezpieczny. Moim zdaniem zabił Tracy, bo dowiedziała się prawdy. Nie chciał, żeby pewne rzeczy wyszły na jaw. Mógł odpuścić albo tak ją zastraszyć, by stała mu się posłuszna. Tracy polubiła towarzyskiego mężczyznę, który odnosił się ciepło do jej dzieci. Powiedziała, że zabiera ich w różne miejsca, jeździ z nimi na plażę. Chyba się w nim zakochała. Zakochała się w mężczyźnie, który żądał absolutnego posłuszeństwa, szczególnie ze strony kobiet. Największy problem sprawiały mu intymne związki z kobietami. To one wyzwalały w nim agresję. Od dnia swych urodzin na przedmieściach Melbourne Lee Robinson spotykał się z odrzuceniem. Wiem, przez co przeszedł. Nie miał łatwego dzieciństwa. Jego matka lubiła imprezować, a on ponosił tego konsekwencje. Był w trudnej sytuacji. Jego rodzice rozwiedli się, kiedy miał 4 lata. Nie miał kontaktu z ojcem. Powiedział policjantom, że jego matka była alkoholiczką, więc wciąż kursował między domem matki, ciotki i babki. Dość wcześnie jego zachowanie zaczęło stwarzać problemy. Na szkolne docinki odpowiadał agresją. Była dla niego czymś naturalnym. Zdiagnozowano u niego zaburzenie psychiczne zwane IED, które często bywa skorelowane z psychozą. Oznaczało to, że Robinson reagował niewspółmiernie do tego, co postrzegał jako odrzucenie. Miał napady agresji. Któregoś dnia skopał samochód i ukradł z niego radio. Często kradł benzynę. Z powodu problemów, jakie sprawiał, w wieku 13 lat został usunięty ze szkoły. W późniejszym okresie Lee próbował jakoś uporządkować swoje życie. Był bardzo samotny. Spędził jakiś czas w wojsku, ale rzucił to. Wojskowa dyscyplina nie pasowała wybuchowemu Robinsonowi, który postanowił w końcu zamieszkać z kolegą w Chadstone. Ta decyzja okazała się tragiczna dla pewnej mieszkającej w pobliżu kobiety. Lee mieszkał z kolegą z wojska Rickiem. 4 domy dalej mieszkała pewna młoda kobieta, Valerie Dunn. Często się widywali, aż w końcu zaczęli się spotykać.
Valerie Dunn była pod wrażeniem mężczyzny, który wprowadził się do mieszkającej po sąsiedzku rodziny i zaczął pracować w firmie jej ojca, zajmując się układaniem wykładzin. Obie rodziny były bardzo zaprzyjaźnione. I był przystojnym i wysokim młodym mężczyzną. Ludzie go lubili i podobał się kobietom. Jako nastolatek dawał się jednak we znaki policji. Robinson popełniał zwykle drobne kradzieże i akty wandalizmu. Nikogo nie atakował ani nie zabił, ale policja go znała. Związek z Valerie był dla niego szansą, by stać się częścią rodziny, ale plan nie odniósł sukcesu. Ten związek był skazany na niepowodzenie. Chodzili ze sobą, ale nie trwało to długo, bo Robinson był zbyt dominujący. Próbował zintegrować się z rodziną, ale Dunnowie szybko zrozumieli, z kim mają do czynienia. Agresja Robinsona szybko obróciła się przeciwko Valerie. To był burzliwy związek. Był wobec niej agresywny. Nie próbował wytłumaczyć swoje zachowanie ojcu Valerie. Wszystko działo się w roku 1968. Obowiązywały inne normy społeczne. Ludzie nie zgłaszali tego typu sprawy, bo policja nie zawsze reagowała. Interwencja w sprawy rodzinne stanowiła niełatwe zadanie. Sprawcę można było jedynie aresztować, a na to nie zgadzali się członkowie rodzin. Dlatego incydenty zgłaszane były rzadko. Agresja Lee Robinsona nie została więc odnotowana przez policję. Valerie miała jednak dość. Kiedy zaczęła się bać Lee, próbowała zakończyć związek i zaczęła spotykać się ze swoim dawnym chłopakiem Desem. Najgorsze, co zrobiła, było zerwanie z nim. To doprowadziło go do szału. Wściekły Lee zeznał później policji, że marzył o zabiciu Desa. Sprawiający kłopoty chłopiec i młodociany chuligan miał teraz 20 lat. Wraz z wiekiem zwiększył się też poziom jego agresji. Kilka miesięcy po rozstaniu wciąż nie przestawał myśleć o Valerie. W ataku szału uprowadził Valerie i wywiózł ją w ustronne miejsce. Policja przywiozła do niego ojca kobiety. Niestety nie zrobiono niczego więcej. Robinson nie trafił do więzienia. Był wolny. To niezrozumiałe, że nawet po uprowadzeniu kobiety pozostał na wolności. Jak daleko mógł się jeszcze posunąć? Nie spotykali się, więc nie miał nad nią kontroli. To wyzwalało w nim agresję. W roku 1968, mimo dowodów, że jest zdolny do aktów agresji, Lee Robinson był na wolności i pracował w centrum Melbourne. Valerie spotykała się z byłym chłopakiem, a Lee pracował u jej ojca. Wczesnym popołudniem 8 czerwca 1968 roku Lee załatwiał coś dla ojca Valerie. Obiecał, że odda mu później samochód. Pojechał do domu Dunnów w Chadstone, bo wiedział, że zastanie tam Valerie. Zapukał do drzwi i zaprosił ją na kręgle. W pokoju był jednak również Des. Robinson i Valerie poszli do kuchni. Rozpętała się awantura. Skrzywiła się, kiedy zaprosił ją na kręgle. Odpowiedział, żeby nie robiła przy nim takich min. Był zdeterminowany, by ją przekonać. Powiedział, że pójdzie. Odparła, że nie. Uznał to za odrzucenie i dostał szału. To niezwykłe, że można tak zareagować na czyjąś minę albo odmowę. A on wpadł w amok.
Złapał leżący na stole nóż do chleba i rzucił się na Valerie. Złapał ją, ale się broniła. Upadli na podłogę, a ona zaczęła wołać o pomoc. Ugodził ją 14 razy w plecy i 2 razy w klatkę piersiową. Krzyczała, kiedy do kuchni wszedł Des. On również został dwukrotnie ugodzony w brzuch. Pojawił się wzorzec zachowania. Valerie Dunn była pierwszą kobietą, która ucierpiała z rąk Robinsona, ale nie ostatnią. Odrzucanie zalotów Lee było niebezpieczne. Zabił Valerie, by go odrzuciła i zraniła jego dumę. Został odrzucony przez matkę i ojca. Zmagał się z tym całe życie. Podczas gdy Valerie leżała walcząc o życie, Des próbował wezwać pomoc. Robinson uciekł. Odjechał sprzed domu. Znacznie później skontaktował się z policją. Na początku próbował dowiedzieć się od rodziny, czy Valerie żyje, ale nie mógł się dodzwonić. W końcu postanowił przyznać się do winy. Des przeżył, ale Valerie nie. Mimo przytłaczających dowodów, Robinson nie przyznał się do winy. Ci, którzy dobrze go znali, nie są zdziwieni. Nigdy się nie przyznawał. Nie zrobił nic złego. Udowodnijcie mu winę. Powiedział policji, że znalazł Valerie w takim stanie i potknął się o leżące na podłodze ciało. Proces był prosty i trwał kilka dni. Robinson został uznany za winnego. Oznaczało to, że dostał wyrok, jakiego dziś nie musi obawiać się żaden przestępca. W tamtym okresie morderstwo karano śmiercią przez powieszenie. Karę śmierci zniesiono dopiero 6 lat później. Morderstwo oznaczało karę śmierci, ale nie zawsze ją wykonywano. Robinson został ułaskawiony. Premier Henry Bolte był gorącym zwolennikiem kary śmierci i rok wcześniej odmówił ułaskawienia niejakiego Ronalda Ryana, który zabił strażnika podczas próby ucieczki z więzienia Pentridge. To powieszenie też mogło przysporzyć mu zwolenników. Pan Bolte chętnie słuchał opinii publicznej. Życie Lee Robinsona zawisło na szali, ale istniały okoliczności łagodzące. Był 20-letnim mężczyzną i zabił swoją byłą dziewczynę. To typowe zabójstwo w afekcie, a w tamtych czasach przemoc w związkach była postrzegana inaczej niż dziś. Czym innym było zabicie mordercy strażnika, a czym innym wysłanie zakochanego młodzieńca na szubienicę? Takie zachowanie przysporzyłoby premierowi opinii reakcjonisty. Zwolenników zabicia Ryana nie brakowało, ale przypadek 20-latka, który przekonująco tłumaczył zajście jako kłótnię, która wyrwała się spod kontroli, mógł zagrozić karierze politycznej Boltiego. Odbyło się posiedzenie rządu. W końcu uzgodniono, że Robinson trafi do więzienia na 30 lat i po 20 będzie mógł ubiegać się o zwolnienie. Wyszedł jednak znacznie wcześniej i nie zmienił zwyczajów. Mimo że trafił do ciężkiego więzienia, był w stanie kontrolować agresję w towarzystwie współosadzonych. Musiał jakoś przekonać personel, że nie stanowi zagrożenia. Nie sądzę, by zauważyli u niego objawy IED albo psychozy. Wszystko wskazuje na to, że był więźniem idealnym. Działał w grupie teatralnej, robił zabawki, był towarzyski.
Nie był już porywczym dwudziestolatkiem, ale dojrzałym mężczyzną po trzydziestce. Nic nie wskazywało na to, że znów może zabić. W roku 1983 mężczyzna, który powinien był trafić na szubienicę za morderstwo Valerie Dunn, po 15 latach wyszedł na wolność. Znając go, wiem, jak do tego doszło. Nie jest człowiekiem, który siedzi z założonymi rękami. Od początku miał plan. Wiedział, że musi dobrze rozegrać tę sytuację, by wyjść na wolność. I dokładnie to zrobił. Nie tylko przekonał sąd o swojej poprawie, ale związał się również z kobietą. Po wyjściu na wolność związał się z Giną, którą poznał w więzieniu. Pomagała osadzonym wyrabiać zabawki. Gina była tego samego zdania co sędziowie. Lee zabił w afekcie jako młody człowiek i zasłużył na drugą szansę. Para zamieszkała razem wraz z dziećmi Giny z poprzedniego małżeństwa. Lee Robinson jest moim ojczymem. Był nim przez wiele lat. Wprowadził się, kiedy miałem 2 lata, po wyjściu z więzienia. Pojawił się i zaczął rządzić naszym życiem. Robinson stał się częścią istniejącej rodziny i mógł wydawać się troskliwym ojcem mieszkającym na przedmieściach Melbourne. Pozostawiwszy za sobą przeszłość, pracował nad stworzeniem związku z nową partnerką i jej dziećmi. Ubóstwiałem go i to mnie przeraża. Był jednak moim ojcem. Przychodził na moje mecze. Zabierał mnie na ryby i na wycieczki. Robiliśmy razem wiele rzeczy. Byliśmy najlepszymi kumplami. Ojczym i pasierb rozmawiali o wszystkim. Wiedzieliśmy, że Lee kogoś zamordował. Akceptowaliśmy to. Daliśmy mu drugą szansę, nie znając szczegółów. Moja starsza siostra wiedziała o wiele więcej od nas. My byliśmy za mali. Wiedzieliśmy tylko, że Lee Robinson był skazany na śmierć. Około roku 1987 Robinson przyznawał się już do burzliwej przeszłości i wystąpił nawet w programie publicystycznym, tłumacząc, że wrócił do normalnego życia. Czy mam do końca życia chodzić ze zwieszoną głową i przepraszać, że żyję? Morderstwo Valerie było przeszłością, a on wydawał się wspaniałym facetem. Niestety nasze życie było fantastyczne. Większość rodzin jeździ do McDonalda. My mieliśmy bar z żeberkami na wynos. Lee przywoził nam fantastyczne jedzenie. Mieliśmy komputery. Niczego nam nie brakowało. Zawsze przy nas był. Byliśmy bardzo związani. Lee Robinson zostawił przeszłość za sobą. Pod koniec lat 80. był duszą towarzystwa. Wszyscy wiedzieli, kiedy się pojawił, a jeśli nie, zmuszał ich do tego. Był bardzo głośny. Od razu było wiadomo, że to on rządzi w towarzystwie, nawet jeśli nie był u siebie. Trzeba było się uśmiechać i mu przytakiwać. I wszyscy to robili. Nie wiem dlaczego. W roku 1991 pozornie odmieniony ojciec rodziny wrócił do dawnych obyczajów.
Został skazany za 14-krotne paserstwo towarów wartych ponad 100 tysięcy dolarów i kradzież. Trafił na 2 lata do więzienia. Po wyjściu wrócił do Ginny i dzieci. Ale życie jego adoptowanych dzieci, szczególnie sióstr Daniela, miało niebawem zamienić się w koszmar. W nocy kąpał moją siostrę, ale tak naprawdę robił co innego. Oszukiwał dziewczynki. Mówił im, że mama ma migrenę i jeśli ją obudzą, będzie bardzo zła. Wierzyły mu, bo wiedziały, że kogoś zamordował. Wiedziały, że jeśli nie będą posłuszne, zabije je. Wyciągnie nóż i zadźga na śmierć. Dowiedziałem się tego wszystkiego znacznie później. Został oskarżony o wielokrotne zgwałcenie swojej pasierbicy. Mamy tu do czynienia z mężczyzną brutalnym wobec kobiet. Nie miał żadnych problemów z mężczyznami. Szybko wyszedł z więzienia, bo nie wdawał się z nimi w żadne bójki. Kiedy Robinson został oskarżony, Ginna trzymała jego stronę. Nawet kiedy na jaw wyszły gwałty. Nie wiedziałem, co Lee robił moim siostrom. Pamiętam, kiedy policja zabrała je z domu. Nie wiedziałem, co się dzieje. Myślałem, że moja średnia siostra wszystko zmyśliła. Uważałem, że to oszustwo. Nie miałem o niczym pojęcia. Kiedy Robinson został oskarżony, Ginna trzymała jego stronę. Nawet kiedy dowiedziała się, że gwałcił jej córkę. Zapytana, dlaczego nie zgłosiła gwałtów, młodsza dziewczynka powiedziała, że bała się, że policja uwierzy raczej Robinsonowi i jej matce. Dostał 5 czy 7 lat, które odsiedział. Niestety rodzina się rozpadła. Danowie wciąż nie mogli dojść do siebie. Kolejna rodzina przestała istnieć. Dzieci poszły własnymi drogami. Taki wpływ Robinson miał na rodziny. Niszczył je. Po wyjściu na wolność w roku 2003 Robinson wciąż przyjaźnił się z Ginną, która wierzyła w jego niewinność. Podobnie jak pasierb Daniel. Do dnia, w którym sam nie ucierpiał. Minęło 9 miesięcy, nim powiedziałem prawdę. Moja partnerka była wtedy w ciąży i wiedziałem, że nie mogę wychowywać córki w takim otoczeniu. Moje dziecko nie może wiedzieć, że zostałem zgwałcony przez własnego ojczyma. Musiałem powiedzieć mamie. A kiedy mnie wyśmiała, wiedziałem, że wszystko skończone. W końcu Ginna związała się z kimś innym. Lee zamieszkał w Pierce-Dale i starzy znajomi przedstawili go kolejnej rodzinie. Czy wreszcie się poprawił?
Czy rodzinie groziło niebezpieczeństwo z rąk mordercy i gwałciciela? W roku 2008 Lee Robinson był wolny. Mieszkał w Pillsdale w Melbourne. Spodobała mu się tam pewna kobieta mieszkająca w pobliskim Frankston. Mimo burzliwej przeszłości, Robinson podobał się kobietom. Był przystojny, dobrze się ubierał i był bystry. Ładnie się wysławiał. Kobiety go lubiły. Tracy była piękną dziewczyną, miała poczucie humoru i zawsze się uśmiechała. Kiedy się złościła, nie warto było wchodzić jej w drogę. Ale poza tym była urocza. Lubiła sobie pogadać. Tracy kochała zabawę. Miała dwoje dzieci i wszystko umiała zrobić sama. Naprawiała w domu krany, robiła przegląd samochodu, po prostu kochała życie. I uwielbiała swoje dzieci. Tracy uważała też, że nie wszyscy byli przestępcy są źli. Lee Robinson poznał Tracy przez jej brata Jeffreya. On sam właśnie wyszedł z więzienia, w którym odsiadywał karę za morderstwo. Robinson związał się z Valerie Dunn, a potem ją zabił. Został partnerem Ginny i ojczymem jej dzieci i zgwałcił jej córkę. Teraz spotkał kolejną kobietę z dziećmi, kolejną rodzinę. Lee Robinson miał za sobą odrażającą przeszłość. Był agresywny wobec kobiet, a jednak one go kochały. Uważały, że się zmienił, że naprawdę stał się tym ideałem mężczyzny, którego w nim widziały. Powiedziałem, żeby uważała. Miał w sobie coś złowrogiego. Spytała, czy naprawdę tak uważam. Ojciec Tracy, który nie miał pojęcia o przyszłości Lee, postanowił się z nim skonfrontować. Powiedziałem, że siedział w więzieniu. Odparł, że tak, ale niezbyt długo. Spytałem, za co. Tracy na mnie spojrzała. Powiedziała, że jest miły, zabiera ją i dzieci w różne miejsca. Coś jednak wydarzyło się w przeszłości, kiedy był bardzo młody. Tracy powiedziała, że 40 lat wcześniej zabił kobietę. To był wypadek samochodowy. Odparłam, że nic nie da się na to poradzić. Najwyraźniej ją okłamał. Powiedziałem, że nie jestem pewien, czy mówi prawdę. Wygląda na przebiegłego człowieka. Tracy niczego nie zauważała. Dość szybko Robinson pokazał Greenberrym swoje prawdziwe oblicze. W jego kryminalnej przeszłości co jakiś czas pojawiają się punkty, które wyzwalają napady agresji. Zaczął być agresywny, bał się odrzucenia. To te same problemy, z którymi borykał się przez całe życie. A kiedy wpadał w złość, kobiety nie były bezpieczne. Przekonała się o tym mama Tracy. Zaczął grozić Tracy bronią. Położył pistolet na stole, wyrzucił naboje, wycelował do niej i powiedział, że ma robić to, czego on chce. Była przerażona i powiedziała o wszystkim ojcu. Od razu, kiedy przyszła, zauważyłem, że coś się stało. Powiedziała, że przetrzymywał ją siłą, że podniósł ją za włosy i przystawił pistolet do głowy. Kiedy przystawił jej pistolet do głowy, powiedział, żeby go nie prowokowała. Miał nieprawdopodobnie wybuchowy temperament, który mógł w każdej chwili eksplodować. Cała sytuacja przypominała morderstwo Valerie Dunn, kiedy wpadł w szał z byle powodu.
przeszłości nic nie było w stanie go powstrzymać. Czy teraz będzie inaczej? Kazaliśmy jej iść na policję. Odparła, że jedyne co zrobią, to wydadzą mu zakaz zbliżania się do niej, co nie odniesie żadnego skutku. Powiedziała, że nie chce umrzeć, że jest za młoda. Codziennie słyszę te słowa. Spotkałam się z policjantem i wtedy się pojawił. Pamiętam to spojrzenie. Zaczęłam się wycofywać. Wiedziałam, że coś jest nie tak. W roku 2008 skazany morderca i gwałciciel Lee Robinson mieszkał obok matki dwójki dzieci, Tracy Greenberry. Na początku sprawiał wrażenie porządnego człowieka, ale jego zachowanie z czasem stało się nieobliczalne. Kilka godzin po ataku Tracy schroniła się u rodziców. Powiedziałam, że zawiozę ją na posterunek. Byłyśmy prawie na miejscu, kiedy przypomniałyśmy sobie o dzieciach. Być może czaił się gdzieś w domu. Powiedziałam, że musimy jechać po dzieci. Zgodziła się. Ile będzie kosztować decyzja o niepowiadomieniu policji? Przerażona Tracy zdecydowała się przynajmniej nie wracać do domu. Została na noc u nas. Rano powiedziała Maxowi, że musi zawieźć dzieci do szkoły i załatwić kilka spraw. Tracy nie zerwała dotąd oficjalnie z Robinsonem. Za chwilę miał zostać odrzucony. Miała dość. I podobnie jak Valerie Dunn, popełniła błąd. Odrzuciła Lee Robinsona. ...28 kwietnia 2008 roku w południowej Australii padał deszcz. Lee Robinson wyszedł z domu, znajdującego się nieopodal domu Tracy Greenberry. Mieszkała w domu na rogu razem z dwójką dzieci. Tamtego dnia, kiedy pod drzwi podjechał morderca, właśnie wychodziła. Złapał strzelbę i zaczął za nią iść. Pobiegła przez ścieżkę i ulicę, dobiegła do drzwi i zaczęła wzywać pomocy. Usłyszałam jakby głos bawiącego się dziecka. Zdziwiłam się, bo było zimno. Wyjrzałam przez okno, niczego nie zobaczyłam i wróciłam przed telewizor. Kilka minut później usłyszałam ciche pukanie. Pomyślałam, że to samo dziecko. Kobieta otworzyła drzwi. Tracy wpełzła do środka. Traciła ze strachu przytomność. Otworzyłam drzwi i zobaczyłam Tracy siedzącą na progu i zasłaniającą twarz. Chciałam spytać, co się stało, kiedy zobaczyłam Robinsona z bronią w ręku. Pokazał mi ją. Spojrzałam na niego i napotkałam lodowate spojrzenie. Tracy wczołgała się do mojego domu. Robinson przyłożył jej strzelbę do głowy. Stał tuż obok i celował do Tracy. Nikt nie mógł jej pomóc i to było najgorsze. Kiedy Lee wyznaczył sobie cel, nikt nie mógł go powstrzymać. Tracy była przerażona. Wiedziała, że umrze i nic nie może na to poradzić. Wczołgała się do mojego przedpokoju i leżała tam twarzą w dół. A Lee po prostu ją zastrzelił. Leżała na ziemi, a on strzelił jej w tył głowy. Stojąca obok kobieta podniosła ręce, a on tylko się do niej uśmiechnął.
Wsiadł do samochodu i odjechał. Powiedział, że ją zabije. Opowiedziała o wszystkim ojcu. Powiedziała mu, że zginie. Max musi teraz z tym żyć. Codziennie myśli o tym, że nie umiał pomóc córce. Ten bydlak miał wisieć. I wywinął się tylko dlatego, że wcześniej powiesili Ronalda Ryana. Dostał 30 lat, odsiedział 13 i wyszedł. Później dowiedziałem się, że gwałcił jedną z pasierbic. Jak można robić takie rzeczy? Za pierwszym razem Lee Robinson zadzwonił do ojca Valerie Dunn i oddał się w ręce policji. Tym razem było inaczej. Przez kilka dni się ukrywał. Odwiedził przyjaciół, ufarbował włosy i w końcu zadzwonił na policję, mówiąc, że się podda. Detektywi powiedzieli mu, że gdyby wcześniej go powieszono, Tracy Greenberry wciąż by żyła. Zgodził się z nimi. Wszyscy dzieliliśmy tę opinię. Mimo tego Robinson nie przyznał się do winy, opisując całe zdarzenie jako wypadek. W sądzie sprawiał wrażenie zupełnie nieporuszonego tragedią. Śmiał się, żartował, jakby to było zabawne. Zobaczyłem, że ten potwór niczego nie żałuje. Zabił dwie osoby, zabił naszą córkę i nic sobie z tego nie robił. Zupełnie jakby zastrzelił królika. To straszne. Za każdym razem obserwowałem jego pewność siebie, z jaką zaprzeczał dowodom. Machał nawet do swoich zwolenników. Był zimnym, manipulującym innymi człowiekiem, który jest zdolny do wszystkiego. Był w stanie zabić każdego, nawet się nad tym nie zastanawiając. W latach 80., kiedy pojawił się w programie telewizyjnym, poznał siostrę zamordowanej Valerie Dunn. Zszokowana jego brakiem skruchy kobieta powiedziała, że nigdy nie powinien był wyjść z więzienia. Nigdy nie powinieneś był wyjść na wolność. Jesteś pozbawiony uczuć, nie masz serca. Chyba trochę przesadziłaś. Nie sądzę. Niektórzy eksperci uważają, że pierwszy wyrok wpłynął na to, co wydarzyło się w przyszłości. Kontakt z systemem więziennictwa sprawił, że musiał zabić ponownie. Nie był dojrzały, nie miał rodziny ani pracy, nie był wykształcony. Żył w brutalnym, zmaskulinizowanym świecie. Więzienia są pełne mizoginów, więc jeśli wcześniej miał problem z kobietami, więzienie tylko go wzmocniło. Być może więzienie uczyniło go brutalniejszym, ale z pewnością nie wzbudzało w nim strachu. Patrząc na niego, widziało się człowieka, który nie miał nic przeciwko temu, by spędzić resztę życia w więzieniu. Dobrze się czuł w towarzystwie innych osadzonych. To był swego rodzaju klub. Kiedy podczas procesu na jaw wyszło morderstwo sprzed 40 lat, opinia publiczna była wzburzona. Sędziowie byli zmuszeni wydać surowy wyrok i to zrobili. Dostał dożywocie bez prawa apelacji. Odetchnęłam z ulgą, chociaż nie zwróci mi to Tracy. 40 lat temu nie powinien był wyjść z więzienia.
Valerie Dunn 40 years ago, he should never have been allowed out of that prison. Nie jestem zwolenniczką kary śmierci, bo czyni z nas morderców. Ale popieram długie wyroki za brutalne zabójstwa. Dożywocie to dożywocie. Cieszę się, że nigdy nie wyjdzie na wolność. Wychowywał mnie, wspierał i nauczył mnie żyć. Ale to bardzo zły człowiek.